Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku kręconym w pięknych okolicznościach przyrody. Po raz pierwszy bodaj zdarzyło się, odkąd dostaję te alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa chyba, że ostrzegają mnie nie o wietrze, nie namawiają do tego, żebym poszedł głosować, bo taki komunikat też kiedyś zdarzył się przed wyborami, ale ostrzegają przed upałami. Ma być ponad 30 stopni dzisiaj, w dniu, kiedy kręcę ten odcinek. A gdzie najlepiej się schłodzić, gdzie najlepiej uciec przed betonozą? Do lasu. Więc jeśli grzejesz się teraz w czterech ścianach, a na zewnątrz jest bardzo gorąco, to po prostu pakuj się i idź na spacer do lasu. Tam na 100% będzie chłodniej, tylko pamiętaj, nie zostawię po sobie żadnych śmieci. Cokolwiek tam przyniesiesz, zabierz ze sobą. A o czym dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody? Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, być może chociaż raz przeszła Ci przez myśl taka kwestia, czy lepiej przepisać liczniki na najemcę, mam na myśli prąd i gaz, czy lepiej zostawić na siebie. Jakie są plusy, minusy jednego, drugiego rozwiązania? Co mogłoby być potencjalnie dla Ciebie lepsze? Co oznacza mniej pracy? O tym dzisiaj porozmawiamy. Zainteresowany? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od pierwszego, wydawałoby się, naturalnego rozwiązania, no bo przecież mieszkanie jest Twoje. Wszystko w tym mieszkaniu jest Twoje, oprócz tego, co przyniósł najemca, więc naturalne jest, tak Ci się przynajmniej może wydawać, że umowa na dostawę energii elektrycznej, dostawy gazu, no, jest też na Ciebie. Przecież to Ty jako właściciel płacisz czynsz do administracji, więc powinieneś ponosić również te opłaty. Jak wygląda ta procedura, wie prawie każdy, kto wynajmuje mieszkanie i ma te liczniki na siebie. Musisz się z nią zmierzyć raz w miesiącu, jeśli masz jedno, więcej razy w tym samym momencie miesiąca, jeżeli masz więcej mieszkań. Co do zasady, możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że tę płatność przyjmujesz, czy te płatności przyjmujesz zryczałtowane, czyli wpisujesz umowę i mówisz najemcy 100 zł prąd, 50 zł gaz i wydawałoby się, że jest prosto. O cholera, wyłączyła mi się na chwilę kamera. Chyba się przegrzała. No nic, gaz to 50 zł, prąd 100 i łącznie płaci 150 i to jest stała kwota. Natomiast w pewnym momencie trzeba będzie powiedzieć sprawdzam, czyli na podstawie faktur, które dostaniesz, jakoś to rozliczyć. I może się okazać, że dla najemcy będzie niemiła niespodzianka, bo duża dopłata, albo jeżeli on za dużo zapłacił, to Ty będziesz miał moralny dylemat, czy mu oddać to, co nadpłacił. Oczywiście zachęcam, żeby się rozliczyć, czyli żeby to oddać. Drugie jest trochę trudniejsze, ale pozwala płacić według konkretnego zużycia, czyli raz w miesiącu musisz się doprosić o to, żeby ktoś Ci wysłał stan licznika SMS-em, zdjęciem, WhatsAppem, Messengerem, jak mu będzie prościej. Natomiast pamiętam i wielokrotnie te zdjęcia dostawałem takie, no, że niczego tam się nie można było dopatrzeć, bo dostawałeś zdjęcia albo tej szybki, która jest przed licznikiem, a nie było widać co za szybką, albo dostawałem zdjęcia daty, albo godziny, albo numeru seryjnego licznika, a już jak masz wiele taryf, czyli na przykład nocną, dzienną, jakąś tam jeszcze i ten licznik przeskakuje, to zrobienie zdjęcia w momencie, kiedy jest ten faktyczny, dobry odczyt, no, wymaga nie lada ekwilibrystyki. Ale pierwszy krok jest taki, że doprosiłeś się o odczyt i go dostajesz. Drugi jest taki, że najczęściej przez e-book podajesz ten stan licznika i czekasz, aż dostawca energii wygeneruje fakturę. Jak wygeneruje fakturę, to tę kwotę doliczasz do płatności dla najemcy. No jak widać, zajmuje to trochę czasu od momentu pozyskania tego odczytu do momentu doliczenia tego najemcy. Wymaga od Ciebie trochę nakładu pracy. Może się też zdarzyć taka sytuacja, że przez chwilę kredytujesz najemcę, no bo do momentu, kiedy on Ci zapłaci, być może ta faktura już ma termin zapadalności i Ty musisz zapłacić z własnej kieszeni, a dopiero po jakimś czasie dostaniesz te pieniądze z powrotem od najemcy, co oznacza, że musiałeś zaangażować jakieś własne pieniądze, płacąc tak naprawdę czyjeś rachunki. I znowu, jeżeli to jest jedno mieszkanie, kwota 100-150 zł nie rozwali Ci budżetu domowego, ale przy większej ilości mieszkań, kiedy to może być 2-3 tysiące złotych miesięcznie, te wszystkie rachunki za prąd, no to już robi się znaczna kwota. No więc jak widać, jest tej roboty trochę i to jest jedna z największych upierdliwości, a plusem jest jedynie to, że masz poczucie takiego posiadania kontroli, bo masz umowę na siebie. Ono jest złudne. Drugim największym minusem, oprócz tej biurokracji związanej z rozliczeniem, jest to, że jeżeli niestety najemca przestaje płacić, to przestaje też płacić za prąd, który zużył, za który musisz zapłacić Ty, bo umowa jest na Ciebie. I teraz w przypadku, kiedy przestaje płacić albo wręcz znika, no to zostaje po nim dług nie tylko w postaci czynszu najmu i czynszu do wspólnoty albo spółdzielni, ale też niezapłacony rachunek za prąd i za gaz. Teraz wyobraź sobie taką sytuację, że zmieniamy cały ten proces i przepisujesz liczniki na najemcę. I co musisz wówczas robić? Nic.
nic nie musisz robić. Najemca nie podał odczytu? Jego problem. Najemca nie zapłacił faktury? Jego problem. Ma większe zużycie i wyższe rachunki? Jego problem. Uciekł i zostawił mieszkanie? Jego będą ścigać, ty masz dzięki temu mniejszy dług, bo nie zapłacił tylko czynszu najmu i czynszu do wspólnoty. Już na pierwszy rzut oka widać, że przepisanie liczników na najemcę jest dużo lepszym rozwiązaniem, jeżeli cenisz swój własny czas. Dlaczego zatem nie jest to powszechna praktyka? Bo wydaje nam się, że jest to skomplikowane i będzie się na pewno wiązało z koniecznością wizyty w tak zwanym zakładzie energetycznym. Otóż nie. W wielu przypadkach można to zrobić online. Wystarczy umowa i protokół. I bez konieczności wizyty, mając tylko 15 minut do spędzenia przed laptopem, można umowę przepisać z jednej osoby na drugą. Kiedy przepisywanie liczników nie ma sensu? W dwóch przypadkach. Jeżeli robisz najem krótkoterminowy, no bo trudno mi wyobrazić sobie, że jadę na tydzień na wakacje nad morze i żeby tam pojechać, muszę sobie podpisać umowę na dostawę prądu. Przy krótkim najmie no way, to się nie sprawdzi. Drugi przypadek to najem na pokoje, no bo jeśli mieszka 5 osób, to trudno będzie znaleźć tą jedną, która ma być stroną umowy dla zakładu energetycznego, bo prawdopodobnie może mieć opory, żeby się zgodzić. No a poza tym w pokojach trzeba jeszcze pilnować tego rozliczenia, czy to porówno, musieliby się już najemcy dogadać ze sobą. Może to jeszcze nie mieć sensu przy mikrokawalerkach. Jeżeli są 3 mikrokawalerki zrobione z jednego dużego mieszkania i jeden licznik wspólny do wszystkich tych 3 mieszkań, to znowu może być trudne, czy pan spod jedynki ma podpisać umowę na siebie, czy pani spod trójki. W każdym innym przypadku, kiedy wynajmujesz w długim terminie jedno mieszkanie, do którego jest jedna umowa na dostawę energii czy gazu, nie powinieneś mieć żadnych wątpliwości, tylko każdorazowo ustalaj, że te liczniki mają być przepisane na najemcę. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać? No taka sytuacja, kiedy planujesz jakiś dłuższy pustostan. Z różnych powodów mieszkanie będzie stało puste, co będzie oznaczało, że jeżeli nie ma innej strony umowy, to przyjdzie pan z elektrowni i zdemontuje licznik. I teraz, żeby go po jakimś dłuższym czasie ponownie zamontować, konieczna będzie wizyta elektryka, który sprawdzi instalację i wystawi taki papier, oświadczenie o stanie instalacji, w oparciu o który można dopiero podpisać nową umowę. W takim przypadku to będzie upierdliwe, ale znowu, nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli planujesz z jakichś względów dłuższy pustostan, żeby po wyprowadzce najemcy umowę przepisać na siebie, a potem jak ten pustostan się skończy, przepisać z powrotem na nowego, na przykład po remoncie, który trwał 4 miesiące. No zresztą trudno zrobić remont bez prądu, więc w takich sytuacjach przepisałbyś licznik na siebie. Gdyby z jakichś powodów innych niż remont był ten pustostan planowany przez długi czas i nie chciałbyś demontażu licznika, żeby unikać potem tej konieczności wizyty elektryka, za którą będziesz musiał zapłacić, no to przepisz licznik na siebie, płać te minimalne kwoty, a po tym jak podpiszesz nową umowę najmu, przepisz, czy nowy najemca niech przepisze umowę na dostawę prądu na siebie. Proste. Na koniec na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić Twoją uwagę i mówię w oparciu o własny przykład. Możesz mieć umowę na siebie, możesz przepisać na najemca, ale to będzie dotyczyło prądu i gazu, wody i ogrzewania już nie przepiszesz, a zdarza się czasem, że najemcy do tego podchodzą bardzo niefrasobliwie. Są określone ilości, które są zaliczkowane w czynszu, na przykład 3 metry sześcienne wody ciepłej, 3 metry sześcienne wody zimnej i ileś tam gigajuli ogrzewania. I teraz jeżeli ktoś, a może się to zdarzyć zwłaszcza w przypadku najemców z Ukrainy, ja słyszałem dwie wersje, dlaczego Ukraińcy dość niefrasobliwie podchodzą do zużycia. Pierwsza, którą słyszałem od Ukraińców, jest taka, że tam po prostu media są bardzo tanie, czyli woda jest mega tania i nikt nie pilnuje jej niskiego zużycia. Druga wersja, którą słyszałem, jest taka, że płaci się niskie ryczałtowe stawki, no czyli też niezależnie od zużycia płacisz tam ileś i możesz lać, ile dusza zapragnie. I sam na własnej skórze przeżyłem ostatnio taki przypadek, gdzie po tym jak poprosiłem o zdjęcie wodomierza, czy wodomierzy dwóch, bo osobny jest do ciepłej, osobny do zimnej wody, tam jest z sieci ciepła woda, i zdjęcie tego ustrojstwa, które monitoruje ilość zużytego ciepła. Wszystko jest w takiej skrzynce na korytarzu. Okazało się, że to faktyczne zużycie versus to zaliczkowe, jest ponad 3-krotnie wyższe, a metr sześcienny ciepłej wody kosztuje 75 zł. No i okazało się niestety, że to rozliczenie, które zrobiłem, faktyczne zużycie versus to, które było zapłacone w oparciu o czynsz na przykład, czyli te 3 metry i tam jakieś ogrzewanie, przełożyło się na dopłatę prawie 1300 zł. Także najlepiej umowy na gaz i prąd na najemcę i w ogóle się tym nie zajmować, a wodę i ciepło
monitorować regularnie, no bo lepiej sobie na przykład zwiększyć te zaliczki do spółdzielni i żeby najemca płacił wyższy czynsz, niż żeby nagle w jakimś momencie się dowiadywał, że ma prawie ekwiwalent tego miesięcznego czynszu najmu do dopłaty, bo wylał za dużo wody albo zużył za dużo ciepła. Ucz się, drogi widzu, na moich własnych błędach, sam ich nie popełniaj. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Idę się przejść jeszcze po lesie. Im później z niego wyjdę, tym bardziej odpocznę. Zresztą od tej otaczającej zieleni odpoczywają też podobno oczy. O, nasze oczy lubią zieleń, a zieleni tu, jak widać, jest bardzo dużo. Dzięki serdeczne za uwagę. Zachęcam oczywiście do polajkowania, zasubskrybowania, oglądania innych odcinków, powiedzenia znajomym, że jest taki kanał. A za dzisiaj już dziękuję. Trzymaj się, nie za ciepło i czuwaj.